Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich. Nie wiem, czy tylko się słyszymy, czy też widzimy. Moim Waszym gościem jest dzisiaj profesor Ireneusz Ziemiński. Dzień dobry, Wirku. To jest trzecia część sezonu podcastowego poświęconego naszej książce Chrześcijaństwa: Moralna Religia. W której podejmiemy refleksję, refleksję, taki namysł nad chrześcijaństwem, bardziej pogłębiony, szukamy jakiejś logiki w strukturze tego chrześcijaństwa i wnioski, do których dochodzimy, no pokazują nam, że no nie jest to taki cukierkowy, pudrowy, piękny obraz życia które do no, prawodawca chrześcijaństwa, czyli Jezus Chrystus nas nam przyniósł. Zachęcam was do oglądnięcia poprzednich odcinków, w których rozmawialiśmy między innymi o obrazie kobiety w Ewangelii Jezusa, ale też w przekazie Starego Testamentu. Wreszcie o wykluczającym języku Jezusa. Mówiliśmy o tym, że słowa Marka Jędraszewskiego, który dehumanizuje pewną część Ludzi, nazywając ich tęczową zarazą, są naprawdę bardzo powściągliwe, jeżeli porównamy je do, do słów Jezusa, które wypowiada on w Ewangelii. Tam nie są tylko słowa pokazane Jezusa, ale one są sadzone w kontekście historycznym. A dziś w końcu chcemy porozmawiać o posłuszeństwie w Kościele. Myślę, że temat też taki bardzo fundamentalny, ale też właściwy dla programu chrześcijaństwa, nie tylko zresztą dla wszystkich religii monoteistycznych. I takimi jesteśmy w książce, którą Wam rekomendujemy. W opisie odcinka jest link, pod którym można znaleźć tą książkę, bo piszemy w niej tak trochę anarchistycznie, być może, że bliżsi są nam, nam mityczni przodkowie wypędzeni z raju, korzystający z wolności, niż Jezus, który daje proste reguły życia mający rzekomo chronić nas przed zbłądzeniem i doprowadzić do zbawienia, bo Posłuszeństwo jest pewną strategią, i tak chyba trzeba patrzeć na posłuszeństwo w przestrzeni religijnej. Co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli popatrzymy na te wielkie religie monodeistyczne, judaizm, chrześcijaństwo i islam, to one się właśnie na posłuszeństwie Bogu, czy osobom, czy instytucji, która tego Boga reprezentuje, osadzone. Co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli skupiamy się na chrześcijaństwie czy na samej już teraz Ewangelii, to widzimy tam wyraźnie. Że Jezus sam siebie jako wzór posłuszeństwa ukazuje, posłuszeństwa Ojcu i każe nam również być posłusznymi. A w podtekście mamy jeszcze w pamięci to, że człowiek właściwie, który ma wolną wolę, tak przynajmniej deklaratywnie można by Ewangelii odczytać, że taką wolną wolę mamy, może ją pokierować tylko dwojako. Albo ta dobra, wolna wola człowieka może ulec szatanowi albo Bogu. No i w związku z tym z perspektywy chrześcijaństwa właściwie nie ma wyboru. Musimy słuchać, bo Boga, żeby uniko, uniknąć pokusy szatańskiej. Także hmm. tak czy inaczej, właściwie nie mamy wolności, bo nasza wola może być posłuszna jednej z tych dwóch sił. Albo hmm. sile zła szatanowi, albo sile dobra, czyli Bogu, tak, w uproszczeniu hmm. mówiąc. I w tym sensie rzeczywiście posłuszeństwo jest podstawową cnotą, jaką nie tylko chrześcijanie, ale oczywiście każdy człowiek powinien prezentować. Najczęściej jest to w różnego rodzaju tekstach duchowości, Chrześcijańskiej obecne, że tym bardziej jesteśmy wolni, im bardziej się własnej woli wyrzekamy, im bardziej posłuszni rozkazom, czy to zwierzchników religijnych, czy przełożonych jesteśmy. No już takim kuriozalnym stwierdzeniem są pewne uwagi w ćwiczeniach duchowych Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów, który właściwie u szczytu doskonałości chrześcijańskiej na Okazywał wyzbycie się naszej woli całkowicie do tego stopnia, że jeśli coś jest białe, a Kościół mówi, że jest czarne, to musimy mówić, że jest czarne, ale nie tylko mówić. Musimy to również widzieć jako czarne. Czyli właściwie powinniśmy nasz sposób widzenia świata podporządkować tej nadrzędnej woli, czy to Boga, czy instytucji, która sobie uzurpuje prawo do tego, że w imieniu Boga występuje. Także rzeczywiście posłuszeństwo jest cnotą podstawową, ale to to jest oczywiście konsekwencja również religii żydowskiej, gdzie posłuszeństwo prawu z kolei, potem rozwinięte w islamie, jest bardzo silne. W chrześcijaństwie jest posłuszeństwo woli Bożej. Nie tyle litera prawa się liczy, ile posłuszeństwo woli Bożej. A kto wolę Bożą przedstawia, to oczywiście wiemy. Albo aniołowie w bezpośrednim objawieniu, albo Kościół. Tak? No, zresztą widzimy ten taki narcyzm Boga, już w księdze rodzaju, który daje taki pewien test próby Ewie, prawda? Kiedy. Kiedy, kiedy ona. No to, to, to jest ta pierwsza próba. No oczywiście mamy takie zdanie i prezentujemy w tej książce, że, że chcemy szukać szczęścia, zabezpieczać swoje dobra materialne, poznawać, eksplorować, korzystać z wolności, wpływać na świat, eksperymentować ze swoim losem, a także popełniać błędy. Piszemy życie przecież to realizowanie swoich pasji, samodzielne testowanie tego, co jest dobre, a co złe. Nadzieja sukcesu, ale też ryzyku upadku, bo takie po prostu życie jest, nie? i chyba to jest bardzo taka humanistyczna, jak gdyby droga każdego z nas poprzez popełnianie błędów. A no Bóg oczekuje od nas właśnie, żebyśmy się tego wszystkiego wyrzekli. I znowu ma taki problem z takim paradoksem paradoksem, że mamy być Mu wdzięczni za to, że powołał nas do życia. Że dał nam niby wolną wolę, potencjalnie stworzył wiele okoliczności, sposobności, które mogłoby nas zadowolić na różnorakie sposoby, a z drugiej strony zakazuje nam tego robić. To jest właśnie paradoks całej idei stworzenia, które w, i w judaizmie, i w chrześcijaństwie jest obecne. Bo właściwie po co Bóg stwarzał świat? Bóg jest doskonały, więc jemu świat jest niepotrzebny. No więc stwarzał chrześcijaństwo. Teologowie w dziejach różnych odpowiedzi udzielali, ale stwarzał z miłości do człowieka. No ale nikt z nas takiej idei nie przyjmie, skoro tak cierpimy straszliwie na tym świecie i to niezależnie od tego, w jakich warunkach przychodzi nam żyć. Mhm. Każdy, kto w nieuprzedzonym jakimś sposób spojrzy na świat, to chyba ostatnią rzeczą, jaką powie, powie, że świat został stworzony z miłości do człowieka tak i dla jego dobra. Więc przeważająca idea była, i tu pojawia się taki egocentryczny element. Element tego Boga stwórcy, że stworzył go po prostu dla chwały Bożej, a człowieka po to, żeby człowiek oddawał mu cześć i go wyznawał, go czcił. Więc w tym sensie Ewa, którą przywołałeś, jest taką prawdziwą, można powiedzieć, stwórczynią człowieka, bo ona się potrafi przeciwko Bogu zbuntować. Ona właśnie, niezależnie od tego, czy pod wpływem jakiegoś, jakiejś pokusy szatańskiej, czy nie, ona potrafi zakaz Boga złamać. Mać. Ona okay. jest właściwie kimś, kto pokazuje, że ludzkość weszła na jakiś dojrzały poziom swojego rozwoju. To ona jest jak dziecko, które wyzwoliło się z niewoli rodziców. No wyobraźmy sobie świat, który jest oparty całkowicie na posłuszeństwie. Przecież to jest świat total, totalitarny, kompletnie. Musimy być wszystkiemu posłuszni, to nasza wola nie istnieje. Jest właściwie tylko wolą zapierania się siebie, swoich pragnień, swoich marzeń i posłuszeństwa komuś z zewnątrz. I to moim zdaniem tutaj trafnie to uchwyciłeś. To jest niestety model myślenia w religiach monoteistycznych, model relacji opisujących Boga i człowieka. Człowiek powinien być wdzięczny Bogu za to, że go stworzył. Powinien, bez względu na to, jak nieszczęśliwe jest jego życie Bogu, Oddawać chwałę, dziękować za to, że go stworzył i go czcić. Więc w tym sensie, no i wypełniać oczywiście jego prawo. I w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że ta relacja jest do pewnego stopnia relacją niewolniczą. A Ewangelia tylko na przykładzie, czy to Jezusa, czy Maryi, czy innych osób, tylko ten element wzmacnia i daje pewne praktyczne reguły, jak tego posłuszeństwa powinniśmy strzec i jak je spełniać. Ale ciekawe też jest to, że jak w każdej relacji, a posłuszeństwo zakłada jednak pewną jakąś relację, relacji wobec czegoś, czyli występowania, jak gdyby podmiotu, który realizuje ten nakaz, ten zakon, jest to, że wielu ludzi ochoczo przystępuje do tego. Nie chcę nazywać tego jakimś dilem, ale jednak to się ludziom to daje, tak? to posłuszeństwo, bo ono w jakimś sensie y, porządkuje świat. Ja mam taką tendencję, żeby psychologizować, i sobie myślę, że są zresztą takie y, teorie, które mówią o tym, że ludzie potrzebują takich prostych odpowiedzi, uporządkowanego świata, kogoś, kto im wskaże, y, jakich granic nie mogą y, przekraczać, jaki sposób myślenia jest zagrożeniem. Żeby może nie praktykować jakiegoś y, innego sposobu życia niż to, które jest nakazane. Ale też każe nam spojrzeć na kościół jako struktu stru strukturę, której posłuszeństwo zbudowane jest na pewnej hierarchii. Tak? No bo to jest chyba jedyna struktura, która utrwaliła się po zerwaniu z niewolnictwem, z pańszczyzną, z, z zasadą monarchiczną, w której nic się nie zmieniło. To, znaczy to posłuszeństwo biskupowi, autorytet proboszcza, i papieża, czyli wszystko jest oparte na władzy jednego człowieka. A wiemy z historii, ale też z czasów współczesnych, że no niekoniecznie prawi ludzie i bardzo moralni garnią się do tego, garną się do tego, żeby sprawować w kościele władzę. Ale dlatego, że wzorem tego posłuszeństwa jest Trójca Święta. O tym teologicznym uzasadnieniu nie powinniśmy zapominać. Często teologowie, bibliści podkreślają, że Trójca Święta to, jest, to są trzy osoby równe sobie: tak? Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale tak nie jest. To przecież naczelną władzę, że tak powiem, w, jeśli tak nieładnie można powiedzieć, w Trójcy Świętej spełnia Bóg Ojciec. On zaplanował stworzenie świata, zaplanował jego zbawienie. yeah <laughs> Posłał swojego syna na świat. Zaplanował jego śmierć. Zaplanował jego śmierć i to śmierć krzyżową, a potem ten syn jest mu całkowicie posłuszny. W związku z tym właściwie mamy do czynienia z sytuacją posłuszeństwa sakralizowanego i hierarchii całkowicie sakralizowanej, co jest szczególnie niebezpieczne i co znowu historia monarchii chrześcijańskich, chociażby nowożytności czy średniowiecza, pokazuje, bo władca to nie był tylko ktoś, Ktoś, kto pełni władzę militarną, polityczną czy ustawodawczą, ale władca to był pomazaniec Boży, to był ktoś wskazany przez samego Boga. Chrześcijaństwo może nie w samej Ewangelii, ale w listach Pawła i w listach Piotra, ten moment szczególnie eksponuje. Dlaczego mam być posłuszny cesarzowi czy królowi? Bo on został postawiony dla mojego dobra, dla mojego zbawienia przez Boga, w nim objawia się Boża wola. Nawet okrutny władca jest w ręk, narzędziem w ręku Boga, żeby do czegoś mnie skłonić. Historia narodu żydowskiego to pokazuje. Podboje, upadek Jerozolimy, najazd Babilończyków były. Kierowane przez Boga. On się tymi okrutnymi władcami Posługi. posługiwał po to, żeby czegoś naród wybrany pouczyć. I hmm. to jest, myślę, że fundament tej, tego modelu posłuszeństwa, potem przełożonego na hierarchię kościelną. Hmm. I teraz, i drugi aspekt, to jest właśnie posłuszeństwo Jezusa. Skoro Jezus był posłuszny, pamiętamy ten jego dramat wewnętrzny w Ogrójcu. On nie chce przyjąć krzyża, ale mówi nie moja, lecz twoja wola, niech się stanie. Buntuje się do pewnego stopnia przeciwko ojcu, a potem jak pokor pokornie w patriarchalnym modelu syn posłuszny ojcu jego wolę spełnia. I co mówi Kościół, naśladujcie Jezusa. On jest waszym wzorem posłuszeństwa. Nikt z nas tego modelu nie jest w stanie w tak pełny sposób zrealizować, ale to jest wzorzec, z którym powinniśmy własne posłuszeństwo woli Bożej mierzyć. Tak, bo on jest pokornym barankiem prowadzonym na rzeź. To ma oczywiście swoje imaginarium związane z tradycją. Żydowską. Ja się zastanawiam nad tym mam taką refleksję, taką trochę pewnie polityczną, jak patrzę na, 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 na ten model posłuszeństwa, że no, cesarzom, królom to się bardzo podobało, pewnie nawet, bo przypominam, że w, w, w Kościele Katolickim, w ogóle chyba w, w religiach chrześcijańskich, jest tak, że fakt przymiotów moralnych biskupa księdza nie ma żadnego znaczenia, to znaczy ludzie, którzy są gotowi nie wiem, zabić, a mieliśmy w historii takie sytuacje, jak chociażby w przypadku nie wiem, papieża Klemensa, czy, 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 czy nie stronią od uciech życia, alkoholu, mieliśmy takich biskupów przecież jeszcze niedawno. Są, są osobami, które są uświęcone, i te przymioty absolutnie nie eliminują ważności udzielonych im sakramentów. I myślę sobie, że dla takich cesarzy, króli, królów, którzy od IV wieku jest cała historia opisana dość dobrze e, przez historyków, m, kiedy to Kościół tak naprawdę zyskał ten prymat w cesarstwie rzymskim, e, to korespondowało. To, to znaczy, za, religia załatwiała interesy państwa, a państwo interesy e, religijne znaczy Jezus zaproponował program, który absolutnie nie musiał być jakoś specjalnie naginany, który no wspaniale zafunkcjonował po prostu i jednostki sprawowane władzy tym Kościołem się wręczały, a Kościół wręczał się tymi brutalnymi jednostkami. Ja nie jestem historykiem, więc nie będę tutaj w tym kierunku szedł, żeby pokazywać jak to funkcjonowało powiedzmy w Cesarstwie Rzymskim, chociaż tak ze szkoły powiedzmy jeszcze z edukacji szkolnej. Pamiętam, że raczej tutaj ten Model sakralizacji władcy był już w Cesarstwie Rzymskim, nawet tak. przecież cesarz był bogiem, tak? Czy odchodził do, w poczet bogów, został przyjęty. Cesarze sobie czasami żartowali, że na obozu śmierci leżąc, kiedy się stanę bogiem prawdziwym, tak? Bo zostanę sakralizowany. Więc chrześcijaństwo tylko nadało nowy sens tej sakralności i w tym sensie nowego modelu nie stworzyło, ale oczywiście chrześcijaństwo nadało. Temu modelowi nowy impuls i myślę, że go utrwaliło w dziejach właśnie dlatego, że Jezus swoją mesjańskość w, pojmował w w tych dwóch nurtach, nurcie religijnym i politycznym. Był przywódcą zniewolonego narodu, który ma przynieść Izraelowi wolność, ale przywódcą, który nie został wybrany w żadnych tam demokratycznych wyborach, w żadnej walce politycznej, w żadnej walce dynastycznej, tylko był tym, którego dał Bóg. Tak? Czyli niejako z, z, z boskiego posłannictwa przyszedł na świat jako władca narodu wybranego. I ten model Jezusa, bardzo wyraźnie obecny w modelu Jezusa jako króla wszechświata, we wszystkich możliwych sensach władcy świata, tak? Od władcy przyrody poprzez władcę ludzi, władcę społeczeństw, władcę dziejów. Myślę, że był rzeczywiście groźny i on doprowadził do wielu przemoc, wielu epok przemocowych w dziejach chrześcijaństwa. Jezus jako kosmiczny władca świata, jako ten, któremu wszystko musi być podporządkowane. Porządkowane. Wszystko musi być poddane, i on ma jedyną władzę nad światem, również sądzenia. Ja myślę, że ta perspektywa, kiedy spoglądamy na Jezusa jako na Boga, ona jest rzeczywiście inna, jeżeli spoglądamy na Niego jako króla, tak? bo to posłuszeństwo się bardzo mocno, że znaczy ona jest oczywiście stopiona w sobie, i robi się wszystko, żeby to było dobrze, dobrze trzymające się mocno. tylko stop. ty tak sympatycznie myślisz kategoriami współczesnymi, że religia i polityka, czy władza duchowa i władza polityczne są oddzielone, a tymczasem mesjasz, który mhm. przychodzi do narodu żydowskiego, czy król w modelu chrześcijańskim, to jest ktoś, z namaszczenia Bożego. I w związku z tym nieposłuszeństwo królowi to jest również nieposłuszeństwo Bogu. tak? Mhm. I dokładnie ten sam model obowiązuje w Kościele. My dzisiaj mówimy Kościół a państwo, dlatego, że dopracowaliśmy się pewnego modelu świeckiego państwa. Wcześniej go nie było. Ale Kościół wcale z tego modelu nie zrezygnował. Kościół nadal chce uważać siebie za główną siłę duchową i zarazem społeczną, prawną i polityczną w świecie przecież kościół kiedy mówi że on się nie interesuje go polityka nie narzuca żadnych rozwiązań nie popiera konkretnych partii politycznych to jednak żąda żeby prawa które on uważa za prawa boskie były respektowane w każdym systemie prawnym w związku z tym to jest model który przypomina również modele państw muzułmańskich tam również szariat jako prawo boże objawione w koranie ma być podstawą prawa państwa Kościół wielokrotnie podkreśla: nie może być innego prawa sprzecznego z prawem Bożym, tak? na, którego, na które powołuje się sam Kościół. Dlatego ja oczywiście podzielam Twój punkt widzenia, oddzielenia tych dwóch sfer, ale one z punktu widzenia myśli religijnej, tych wielkich religii monoteistycznych, jest no, już właściwie zdradą tego modelu panowania Boga i podporządkowania naszej woli. Jego wolność. Tak, ale też tak pomyślałem sobie, że to posłuszeństwo ma swój awers. Dla kościoła to pewnie taki cień No to jest wolność, tak? I to nie jest chyba przypadek, że kościół nigdy tej wolności nie traktował jako coś, co, co budzi nadzieję, ale zawsze dla niego to była siła Destrukcyjna, burzący, burząca zostany porządek. Ja wiem, że to jest historia, ale jak wejdziemy sobie w XIX wiek i zobaczymy, co papieże pisali na, na, na temat chociażby powstań, tak, Polaków, którzy szukali swojej państwowości, na temat nowoczesnych systemów liberalnych, to zobaczymy, że zawsze o wiele lepiej kościół czuł się jak ryba w wodzie w społeczeństwie feudalnym, opartym na właśnie Hierarchii, na posłuszeństwie, no właśnie, na posłuszeństwie, niż w społeczeństwie wolnym... Tu wejdę Ci w słowo, no. jeśli wolno, bo mhm. właśnie ci XIX-wieczni papieże, zwłaszcza Nie. Pius IX są charakterystyczni. Oni tępili wszelkie przejawy wolności religijnej, wolności słowa. Modernizmu. Ruch, moder, tak, w kwestii robotniczej. Przysięgi, przysięgi nawet antymodernistyczne. Były potem przysięgi, oczywiście. Anty... Antymodernistyczne. Pius... Ale to jest kwestia jakby wewnętrznej no. organizacji Kościoła. Natomiast mnie bardziej interesowała ta kwestia wolności że wszystkie rzeczy, które dzisiaj traktujemy jako oczywiste prawa wolności wypowiedzi, wolności słowa, wolności myśli, dla wolności sumienia, wolności rozeznania między dobrem a złem dla XIX wiecznych papieży były wymysłami szatana, były właśnie samowolą, były sprzeniewierzeniem się w najwyższym stopniu woli Bożej, bo co jest najwyższą wolnością? być posłusznym Bogu i jego namiestnikowi na ziemi, czyli papieżowi. Wolność najwyższa to jest wyrzeczenie się swojej wolności. Papieże zawsze, ale to dotyczy również biblistów, teologów w dziejach chrześcijaństwa, wolność traktowali jako jakąś swawolę, aberrację, uleganie pokusom szatańskim, robienie co się chce, bez konsekwencji, bez brania odpowiedzialności za to, co się czyni. I za prawdziwą wolność uważali Zawsze poskramianie swoich pragnień, swoich dążeń, swoich celów, swojej wolności, swojego rozeznania. Więc kiedy jestem najbardziej wolny? Kiedy w pełni podzielam to, co narzuca mi Ewangelia. I kościół, i kiedy literalnie to stosuje, a nie wtedy, kiedy próbuje na własny sposób na przykład Ewangelię rozumieć. Przecież to, co my tu robimy, to też jest z punktu widzenia kościoła, przedreformacyjnego przynajmniej, aberracja. Tak. Nie wolno było indywidualnie czytać. Piotr mówi wyraźnie, nie wolno człowiekowi. Pismo nie po to zostało dane, żeby ktoś je sobie po swojemu czytał. Nie wolno człowiekowi indywidualnie, Pisma o, o kobiety interpretować. Ja w ogóle nie mogę czytać, mogę tam z mężem porozmawiać ewentualnie jak chciał. Ale wróćmy do Jezusa, no bo on jest tak naprawdę sprawcą tego myślenia. Eee, jemu chodziło na zbudowanie takiej wspólnoty, w której nikt nie będzie się wyróżniał, wszyscy będą do siebie podobni niczym stado owiec, na którym czuwa pasterz. I tu bardzo pokrętnie możemy dokonać wykładni tej przepowieści Jezusa o, o tym, co robi dobry pasterz, gdy odchodzi jedna owca. O co tu chodzi, tak? Z tą jedną owcą to jest hmm. wielki problem. Nie chciałbym tutaj wchodzić w pole profesora Leociaka, który napisał książkę Zapraszamy do nieba i właśnie tak. w odwołaniu do tego fragmentu Ewangelii próbował pokazywać jej absolutną niesprawiedliwość. W tym sensie, że to jest właśnie zły pasterz, jeżeli zostawia 99 owiec, może je przecież stracić i tej, tą jedną zagubioną szuka. W, związku, tej jednej zagubionej szuka. w związku z tym możemy powiedzieć, Powiedzieć, tak, no jeden nawrócony, bo, bo tak oficjalna wykładnia teologiczna Kościoła brzmi. Jeden nawrócony jest cenniejszy dla Boga niż tych 99, którzy nawrócenia nie potrzebują. W związku z tym no, Rudolf Hess, komendant Wauschwitz, jest cenniejszy od tych wszystkich, których mordował, na przykład nie byli ochrzczeni. Tak? No i tak, to no, jak się wyspowiadał, prawdopodobnie trafił do w nieba. W W jeszcze, że tak. tak. No, wyspowiadał się i trafił tak. prawdopodobnie do nieba, a Żydzi już nie, którzy zginęli za jego sprawą według nauczenia Jezusa. Ale... Ale jeśli byś pozwolił jeszcze słówko, wejdę ci, w, przepraszam, że tak nie, 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 brutalnie w słowo, nie. bo mnie się wydaje, że właśnie ta metafora, na której zbudowany jest Kościół, jest uwodząca. Mm -hmm. Te metafory rolnicze nas uwodzą. Ja akurat pochodzę ze wsi, z rolniczej rodziny i wiem, że czas żniw, czas zbiorów zawsze był czasem Poczekaj owocowania. Wody. Tak. W związku z tym to, co mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków o tym oddzieleniu ziarna od plewy, to było coś pozytywnego. Zwoziło do spichrza zboże. O plewach nikt nie myślał. Czasami oczywiście też były utylizowane jako pokarm dla zwierząt, ale oczywiście to było coś pozytywnego. Jezus teraz do tych metafor się odwołuje i sam siebie nazywa dobrym pasterzem, który troszczy się o swoją trzodę. Gospodarzem. Jest gospodarzem, właśnie. I teraz, jeśli to przenosimy na działanie kościoła, to to jest przecież struktura absolutnie niewolnicza. No kim jesteśmy? Trzodą, którą pasterz musi swoim pastorałem czy kijem pilnować. Tak? My w ogóle bez tego ale, pasterza giniemy. No, ale dla mnie wymowna jest ta paralela związana ze stadem. Mamy Iść w stadzie. tak? tak? I dobry pas też to jest taki, który zostawia stado, bo stado sobie poradzi, ale ta owca, żeby nie zbłądziła, żeby czegoś nowego nie poznała, żeby być może nie została uwiedziona przez jakiś inny sposób myślenia, bardziej indywidualistyczne, bo to też za twoją, za twoją sprawą bardzo mocno. Mam nadzieję, że też to, to się udzieli i, i tak sprowadzisz na dobrą drogę, bo ja uważam, na pewno nie złom innych naszych słuchaczy, czytelników naszej książki. To jest tak, że ja tutaj widzę Jezusa, któremu zależy na tym, żeby człowiek myślał kolektywnie, w tak. kategorii państwa, narodu, rodziny był podporządkowany. Ten, który odszedł, po prostu yy, musi wrócić tutaj do nas, po prostu on sobie sam nie może nic odkrywać. I to jest rzeczywiście moim zdaniem słuszna wykładnia, dlatego hmm. że człowiek nie może polegać na własnej woli. Jeśli ja bym teraz twierdził, że to moja wykładnia Ewangelii jest jedynie słuszna, hmm. to przecież co ja Przejawiam pychę, a Pan. pycha czym jest? Pycha jest grzechem szatańskim. Więc właśnie kiedy ja dochodzę do wniosku niezgodnego, na przykład z wykładnią Kościoła, to powinienem, to zresztą w filozofii nawet chrześcijańskiej bardzo wyraźnie było widoczne, powinienem zrewidować całe moje myślenie, tak, aby wrócić do korzeni i żeby uzgodnić swoje odczytanie Ewangelii z tym, jak Kościół ją interpretuje. Bo jeśli interpretuję ją ja na własny sposób, to znaczy, że zbłądziłem. Właśnie jestem tą błąkaną owcą, którą teraz pasterze muszą się zająć, muszą mnie pouczyć, jak powinno się Ewangelię interpretować. I tu masz całkowitą rację. To jest myślenie stadne. Jest Pasterz i trzoda. Pasterz jest zawsze ponad trzodą i trzoda musi tego pasterza słuchać, a pasterz może różne środki przymusu wobec trzody zastosować. A jeśli jest jakaś owca, która się z tego stada wyłamuje, to jest to zbłąkana owca. Przeciwko swojemu państwu, przeciwko swojej rodzinie występujesz. Tak to można nazwać przecież często. Odbijam jedność. Jacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Może ci się nie podoba, że tutaj nie ma sprawiedliwości, może ci się to nie podoba, że jest jakaś przemoc, że ktoś tutaj rządzi, że to jest niesprawiedliwe, ale jesteśmy państwem, jesteśmy rodziną, masz i z nami i szanować naszą tradycję. Dokładnie takie hmm. jest myślenie, bo ale za, znowu wróćmy do założenia dlaczego ono takie jest? Hmm. Dlatego że nie wolno ufać jednostce. Sobie nie wolno. Wolność sobie nie wolno, ale w ogóle jednostce nie wolno tak. ufać. No, tylko na chwilę Adam przestał patrzeć na Ewę i już ją wąż skusił, tak? hmm. Tylko na chwilę zostawił ten Bóg Adama i Ewę w raju już się zbuntowali przeciwko niemu. Czyli mhm. cały czas musi być ktoś, kto nas strzeże. Ja dlatego nazywam to systemem niewolniczym. Mhm. Właśnie systemem, systemem tresury. Tu nie ma edukacji, tu jest system tresury, która musi polegać na tym, że dopiero wtedy jestem pełnoprawnym człowiekiem, kiedy spełniam to wszystko, czego ode mnie instytucja występująca w, imię, w imieniu Boga yy, yy, oczekuje. I całe wychowanie do wolności na tym paradoks polega. Na takim kastrowaniu trochę. Na ja ograniczaniu ja wolności. Mm -hmm. Na tym, żeby moją wolę podporządkował woli wszystkich, przez których mówi Bóg. I to jest ciekawe, bo pomimo soboru watykańskiego, który upodmiotowił ten lud Boży, ten lud Boży. Znaczy, Mam ja... bardziej krytyczne stosunki do, do soboru, zostawmy. Wszystkich do książki. Pan mm. profesor tutaj na ten temat dość dużo mówi o tej zmianie, która, którą też wymusił trochę Holokaust. Tak piszemy na ten temat. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że to tresowanie, o którym ty mówisz, to zabijanie myślenia jest o Panowane do perfekcji, spowiedź jest takim narzędziem, właśnie takiego wpędzania w permanentne poczucie winy. Poczucie winy jest emocją odwrotną do wolności, moim mm. zdaniem, tak? E, no, mając do wyboru wolność, wolnomyślicielstwo, eksplorację, kiedy się od tego stada, od, 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 odchodzisz, tak? szukasz tego swojego miejsca. E, o wiele lepiej z punktu widzenia tego kolektywnego pana, tak? pana tego stada jest to, jeśli ty żyjesz w poczuciu winy, cierpisz w sytuacji, w której żyjesz, wiesz, możesz to zmienić, ale nie zmieniasz, przyjmujesz to w pokorze i cały czas do nas przychodzisz i na kolanach wyznajesz swoje grzechy, że nie jesteś takim człowiekiem, jakim chciałbyś być. Nawet nie możesz być takim, jakim chciałbyś być, bo jesteś od samego początku naznaczony piętnem upadku, piętnem mm. grzechu. Tu nawet nie chodzi o to tylko, żeby... Tak psychologicznie w tobie wytworzyć poczucie ja tak winy, ale jesteś po prostu kimś grzesznym ze swej natury, z powodu grzechu pierwszych rodziców. I tylko Jezus i Maryja, zgodnie z dogmatem Kościoła katolickiego, są od grzechu pierworodnego wolne. W związku z tym my właściwie nie mamy żadnej szansy wyzwolenia się z winy. My jesteśmy winni przychodząc na świat i teraz musi cała instytucja w swoimi działaniami sakramentalnymi nas od tej winy uwolnić. Co robią rodzice chrzczący? swoje dzieci. Nie przy, tylko przyjmują dziecko do wspólnoty kościoła, ale uwalniają od winy. Przecież dziecko nieochrzczone jest na, naznaczone piętnem grzechu pierworodnego. A piętno grzechu pierworodnego, czym jest? Skrzywieniem woli, że oto ten człowiek nie będzie chciał dobra, tylko będzie chciał czynić zło. W związku z tym właściwie należy do państwa szatana, tak? a nie państwa Bożego. Czyli właściwie to jest wbrew pozorom, model myślenia chrześcijańskiego, jest modelem myślenia, Takim, o człowieku bardzo pesymistycznym. Człowiek rodzi się zły, rodzi się w grzechu, rodzi się z piętnem grzechu, i teraz dopiero wody chrztu mogą go z tego zła uwolnić. Tak, z drugiej strony rodzi się i jest przeznaczony do wikłania w pewien system od najmłodszych lat. Ale jeśli nie jest w tym systemie to właśnie nie jest człowiekiem. No tak, tak, to Jezus pełni, mówił, że, tak. on, że, że on jest kąkolem nadającym się do spalenia, nie trzeba się nim interesować i w ogóle tam y, 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 świnią jest i pereł jej nie ma co tam sypać. Natomiast jest uwikłany w system od najmłodszych lat. Ja odwołuję się do tej psychologii, chociaż też nie jestem psychologiem, ale mam jakąś taką intuicję i sobie myślę w ten sposób, że źródłem wielkiego nieszczęścia naszego jest to, że jesteśmy programowani do tego, że jesteśmy ludźmi brudnymi i grzesznymi, no bo tak się to kojarzy, że musimy iść i wyznawać, to jest jakiś gwałt zadawany na naszej psychice przed księdzem, na kolanach, że niezależnie od tego, jakim on jest człowiekiem, kościół głosi, że sakrament odpuszczenia grzechów, którego on udzieli, jest ważny. No i że cały czas tym brudem w naszym życiu musimy się kojarzyć, bo to czyni olbrzymią szkodę dla młodego człowieka, który dojrzewa, kształtuje się i psychologia o tym mówi już, tak? I żyje w takiej po prostu jak gdyby sterylności przed światem, przed przyjemnością, przed, no już tej, ja nie chcę, bo to się zawsze kojarzy przyjemność, w ogóle też jest chore w naszym mm -hmm. społeczeństwie, z jakimś seksem, tak? ja Ale to jest znowu związane z nauczaniem kościoła, który mówi o grzechu nieczystości, mm -hmm. który odnosi właśnie najczęściej do sfery seksualnej, tak więc tak. Ten, ta, ten element brudu czy nieczystości niestety jakoś z tym ciałem się nieustannie wiąże. Natomiast to, co powiedziałeś o tym o spowiedzi, o włączaniu człowieka w system, o tym zmuszaniu dziecka do tego, żeby się na każdym kroku kontrolowało, czy już nie zgrzeszyło, czy miało rączki na kołdrze, czy nie, czy pomyślało przez moment może na lekcji religii, że może Pan Bóg nie jest taki dobry, jak katecheta go przedstawia. Może pomyślało, że Pan Bóg może nie istnieje, bo na przykład zabrał mu ojca czy mamy, tak? Bo straciło dziecko, na przykład rodziców w wypadku. I to dziecko musi teraz ukorzyć się znowu przed, yy, w swoich myślach, że zbuntowało się przeciwko Bogu. No Bóg nie jest dobry, skoro zabrało yy, mu rodziców, a yy, będzie katecheta mówił, nie, Bóg jest dobry, Ciebie doświadcza, a musisz nad, dalej się temu Bogu podporządkować. To jest rzeczywiście straszliwa przemoc, i to jest moim zdaniem model, który jest modelem totalitarnym. I ostatnie słowo, które by to jakby mocniej jeszcze potwierdzało. Zobacz, że to nie dotyczy tylko czynów zewnętrznych. Ty jesteś prawnikiem i wiesz, nie. że człowieka się za same myśli, jeśli nie zostały wypowiedziane i nie zostały zrealizowane, nie ocenia. No jak można ocenić, że pomyślał ktoś, że może kogoś zabić? Ale nikomu tego nie powiedział. Przecież prawnik tego nawet nie wie, hmm. że taka myśl mogła w głowie powstać. Ale jeśli człowiek pomyślał coś takiego, to już zgrzeszył w swoim sercu. I etyka Jezusa jest etyką intencji, nawet niezrealizowanych. Nie trzeba kogoś zgwałcić, nie trzeba kogoś zamordować, nie trzeba okłamać, nie trzeba okraść. Wystarczyło, że pomyślałem, a może bym ukradł. I już zgrzeszyłem. I to jest rzeczywiście przemoc, moim zdaniem, straszliwa, która na dzieci zwłaszcza może działać. Bo jakie dziecko może mieć grzechy, które idzie do pierwszej komunii świętej? No, ma prawdopodobnie te, które tylko z myśli wbrew Jego woli, nawet z natrętnych myśli czasami się w nim pojawiły. I z tego ma się spowiadać. Więc Bóg chrześcijański jest Bogiem, który wchodzi w naszą intymność. To jest taki wielki brat, przed którym się w żaden sposób nie, Hmm. przed nim nie uciekniesz. Ja pamiętam katechizację jeszcze w szkole podstawowej w pierwszych latach i Bóg był przedstawiany jako takie wielkie wszechwidzące oko w trójkącie. Ja muszę powiedzieć, że jak katecheta wytłumaczył, że, hmm. że on wszystko widzi, to ja się przeraziłem. O, tak. On widzi wszystko, widzi wszystkie moje niecne gesty, on widzi nawet moje sny, hmm. y, które y, y, może są z punktu widzenia nauczania Nieczy... Kościoła niecne, albo nieczyste. Więc a, a, dla, dlaczego mam takie sny? Prawdopodobnie dlatego, że w ciągu dnia niecne miałem myśli, w związku z tym nawet za sny można by mnie... Zas, y, to też tylko, jaki jest ten zamysł Boży. Tworzy człowieka wyposażonego w pewną strukturę, która go pobudza, tak, też seksualnie, a z drugiej strony strony chce go kastrować. I pozostaje na końcu już takie pytanie też, w czym interesie to posłuszeństwo jest? Czy w interesie tych maluczkich? Nie, w interesie przełożonych, surowych ojców, też czasami surowych matek. Jest pytanie, z jakimi ludźmi chcesz być też? Czy chcesz być z ludźmi posłusznymi? Czy takimi, o których się możesz czegoś nauczyć? Jesteś otwarty na nich? I którzy też chcą ciebie po prostu słuchać? I myślę, że jak rozmawialiśmy o tej nienawiści Kościoła do społeczeństwa liberalnego, bo to mówienie o tym no marksizmie, no, o liberalizmie, tego Marka jędroszewskiego, tego zalęknionego człowieka, ja nie chcę go obrażać, ale to jest po prostu lęk, to jest projekcja jego lęku, to właśnie stąd się bierze. To była trzecia nasza rozmowa wokół książki Chrześcijaństwo, moralna religia. Link do książki w komentarzu. My w sposób bardzo powierzchowny tutaj sobie rozmawiamy. Książka bardzo pogłębia to, o czym mówimy. I zachęcamy Was do namysłu, po pierwsze, być może nad pewnym prądem filozoficznym, pewnego sposobu myślenia, do którego się odwołujemy. A być może po to, żeby zrozumieć to, dlaczego to społeczeństwo nasze jest właśnie z jednej strony takie chrześcijańskie i jakoś nam nie gra to z tym, że, że, że jest takie totalitarne, takie pozbawione empatii, takie surowe, bo może się okazać, że tak naprawdę nie ma żadnej sprzeczności między surowością, totalitaryzmem, brakiem empatii, brakiem współczucia, a chrześcijaństwem. To było wysłuchanie, zapraszam was za tydzień. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak to jest z ofiarą Jezusa. Jaki miało sens ten Boży zamysł, żeby wysłać swojego Syna, żeby On zginął i żebyśmy byli zbawieni. I pomimo tego, że On już zginął, to cały czas jesteśmy w grzechu i cały czas ten grzech, z tego grzechu się musimy spowiadać. Bądźcie z nami. Dziękuję bardzo. Ten program Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.